Zaczynamy wydanie specjalne Dnia z Republiką. 72. dzień napaści Rosji na Ukrainę. O tym, jaką taktykę obrali Rosjanie, na to pytanie będzie odpowiadał Państwa i mój gość, a jest nim Witold Repetowicz, korespondent wojenny Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, przypatrujemy się temu, co głównie dzieje się na wschodzie Ukrainy. Czy taktyka obrana teraz przez generała Dwornikowa, ona się zmieniła, czy nie? No, póki co całe szczęście nie sprawdza się ta taktyka. Nie ma sukcesów i nie ma postępów. Wręcz przeciwnie, Ukraińcy przeszli wczoraj do kontrofensywy w dwóch miejscach w rejonie Charkowa. Także przy cały czas rosnących stratach w sprzęcie, ale również w ludziach, to Rosjanie słabną coraz bardziej i to jest dobra wiadomość. Powiedzmy w takim razie o tych stratach dotyczących ludzi i sprzętu. Prawie 25 tysięcy żołnierzy straciło życie, rosyjskich żołnierzy, 502 systemy artyleryjskie, 2686 pojazdów opancerzonych, 155 śmigłowców między innymi zostało straconych. Taką informację podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Putin 9 maja chciał ogłosić zwycięstwo, ale czy już wiemy, czy on już się pana zdaniem pogodził, że nie ogłosi tego zwycięstwa, choć przygotowuje się do tych obchodów? Propaganda ma to do siebie, że niekoniecznie musi znajdować pokrycie w faktach. Dlatego ja spodziewam się, że i tak zostanie ogłoszone 9 maja zwycięstwo, bez względu na to, jaka będzie rzeczywistość. No wręcz nawet w momencie, gdy tego zwycięstwa nie ma, to trzeba urządzić taką pokazówkę, by była ona przekonująca na tyle, by przykryć fakty. Takie zdarzenia świętowania klęski jako zwycięstwa są znane z historii, więc ja się tutaj spodziewam, że tak czy siak to zwycięstwo będzie ogłaszane i z tego się propaganda rosyjska nie wycofa. Przy czym no, nie będzie miało to większego znaczenia. Panie redaktorze, jak wygląda dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o tereny zakładów Azovstal? No jest po tej zdradzie pracownika Azovstalu, który wskazał na wejście, podziemne wejście do tych zakładów, no staje się ona coraz bardziej dramatyczna. Trzeba się liczyć z tym, że padną, że jeszcze no Putinowi z całą pewnością zależy na tym, żeby zdobyć cały ten zakład właśnie przed 9 maja. Byłaby to jakaś namiastka zwycięstwa. Ponadto z całą pewnością chciałby przynajmniej może to nawet na pewno będą chcieli na tej paradzie zwycięstwa zrobić paradę jeńców w taki jakiś jak najbardziej barbarzyński sposób. Natomiast jeżeli nie uda im się wziąć jeńców, no to przebiorą ludność cywilną w stroje wojskowe i bo tak funkcjonuje ta propaganda. Takie też wczoraj informacje podała Polska Agencja Prasowa, że właśnie takie są zamiary Władimira Putina. Panie redaktorze, ale dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Widzimy też ukraińskich żołnierzy, którzy oczywiście dzielnie się bronią, ale do tej obrony potrzebują sprzętu. Na tym poziomie walk i na takim froncie, jaki sprzęt jest dzisiaj potrzebny i konieczny do przekazania przez kraje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim przez Stany Zjednoczone?
No to jest cały czas prowadzone, te dostawy sprzętu. To jest prowadzone i jest to kluczowa kwestia, która może pozwolić Ukraińcom na zwycięstwo w tej wojnie. A zwycięstwo oznacza nie tylko powstrzymanie Rosji, ale całkowite wyparcie Rosji z terenów Ukrainy. I złamanie, tak naprawdę to Amerykanie w tej chwili grają na złamanie kręgosłupa, jeżeli chodzi o potencjał militarny rosyjski. Więc z całą pewnością trzeba słać te dostawy ciężkiego sprzętu, czołgów, różnej broni dla Ukrainy. I nie można przerywać tutaj zdolność do odtwarzania potencjału musi być po stronie ukraińskiej, natomiast nie może jej być po stronie rosyjskiej. To jest jedyny sposób na wygranie tej wojny. Czy Rosjanie będą chcieli jeszcze swój kierunek tych ataków zmienić i pójść w głąb Ukrainy w kierunku Kijowa? Czy będą się przesuwali na zachód, jak pan uważa? No z całą pewnością, jeżeli by mogli, to by to chcieli zrobić. Znaczy to, że chcą to zrobić, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Pytanie jest tylko o możliwości. W tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby te możliwości były. Natomiast jeżeli zaprzestaniemy dostaw broni dla Ukraińców i zaprzestaniemy duszenia możliwości odtwarzania potencjału rosyjskiego, czyli jeżeli nie dojdzie do tych, jeżeli przerwiemy tą politykę sankcyjną, zacieśniania sznura na szyi Rosji, no to się te sytuacje mogą odwrócić za kilka tygodni, za kilka miesięcy, nawet za rok, za dwa. To nie jest tak, że ta wojna, jeżeli Rosjanie nie osiągną sukcesu za tydzień czy za dwa tygodnie, to nie będą zdolni do osiągnięcia tego sukcesu w ogóle. No, to będzie zależało od wsparcia, od polityki międzynarodowej wobec tego konfliktu. Panie redaktorze, my dzisiaj też mówimy o tym, co może się wydarzyć dalej. Między innymi prezydent Andrzej Duda mówił, że Polska jest przygotowana na każdy scenariusz. Mówi się o Mołdawii i o Kazachstanie. Czy to będą też cele Władimira Putina? Jeżeli chodzi o Mołdawię, to sytuacja może być skomplikowana. Znaczy, z jednej strony słusznie niektórzy wskazują, że Rosja ma ograniczone możliwości przerzucenia swoich sił do Mołdawii. Siły stacjonujące w Naddniestrzu no nie są zbyt duże. Natomiast z drugiej strony Mołdawia no nie jest tak przygotowana do walki jak Ukraina. Jest znacznie mniejszym krajem, o mniejszym potencjale. Także tutaj pewne działania mogą być podjęte. Ale ja bardziej mi się wydaje, że wobec Mołdawii może być jakiś scenariusz asymetryczny przeprowadzony, czyli połączenie ataku z próbą przewrotu w Kiszyniowie, bo Ukraińcy będą blokowali, siły ukraińskie zablokują jakieś próby przedarcia się. Można przerzucić tych zielonych ludzików przez inne kraje do Mołdawii.
próbować przynajmniej przerzucać tych zielonych ludzików. Natomiast nie przerzuci się tak łatwo ciężkiego sprzętu. Także to całe szczęście komplikuje tą możliwość ofensywy rosyjskiej w Mołdawii. Niemniej bagatelizować tego nie, też nie. Natomiast jeżeli chodzi o Kazachstan, ja myślę, że jeżeli chodzi o Kazachstan, to jednak są strachy, takie straszenie, bo Kazachstan jest znacznie większym krajem, a Rosjanie nie są w tej chwili, nie mają takiej siły, żeby jednocześnie kontynuować tą ofensywę na Ukrainie i uderzyć na Kazachstan. Także myślę, że tutaj to raczej wątpię w taki scenariusz. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Witold Repetowicz, korespondent wojenny Defense24, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. A już za chwilę kolejna część naszego programu o tym, jak będzie wyglądało pożegnanie pandemii. Czy to już jest koniec pandemii? Jak teraz powinniśmy podchodzić do COVID-19? Z lekarzem Markiem Posobkiewiczem. Do zobaczenia.